Jarosław Lewandowski, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na początek tematy dnia. Kolejny etap odmrażania gospodarki i życia społecznego. Możemy ograniczenia, choćby dotyczące maseczek na zewnątrz, zaproponować, żeby już to nie obowiązywało. Wolę nosić maseczkę cały czas, żeby i tak się tym nie zarazić. Zakaz podlewania ogródków w ciągu dnia. Jakoś sobie radzimy. Podlewamy. Tu mamy taki staw, zbiornik z wodą. Susza wciąż utrapieniem dla rolników. Musimy również tym mieszkańcom naszym, którzy produkują żywność, pomagać. Pożegnanie żołnierza generała Maczka. Cały czas dbał i pielęgnował historię o żołnierzach i o losach pierwszej dywizji. Nie trzeba już nosić maseczek na twarzy. Po 7 tygodniach rząd znosi ten obowiązek, ale tylko na wolnym powietrzu. W pomieszczeniach zamkniętych nadal trzeba stosować się do tej zasady. Kolejne luzowanie obostrzeń już od 6 czerwca. Odmrażane będą wtedy instytucje kultury. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 416 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Ponad połowa z nich dotyczy pacjentów z województwa śląskiego. Na Kujawach i Pomorzu sobota to kolejny dzień bez potwierdzonych przypadków koronawirusa. Na wolnym powietrzu można już poczuć się swobodnie, bez maseczki. Na ulicach widać jednak, że mimo poluzowania obostrzeń w tym zakresie, część osób postanowiła dalej chronić usta i nos. Jestem w maseczce, bo czuję się bezpiecznie, więc w sumie wolę nosić maseczkę cały czas, żeby i tak się tym nie zarazić. Maseczkę można zdjąć, ale trzeba zachować dystans. Według ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego liczba zakażeń w kraju jest stabilna i udało się ograniczyć tak zwaną transmisję poziomą zachorowań. Transmisja pozioma oznacza, że możemy się zarazić wzajemnie na ulicy. Możemy się zarazić wzajemnie gdzieś w przestrzeni publicznej. Tej transmisji poziomej jest już niewiele. Dzięki temu możemy te ograniczenia, choćby dotyczące maseczek na zewnątrz, zaproponować, żeby już to nie obowiązywało. To, że zachorowalność maleje, widać także w szpitalach. 80% łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19 czeka na pacjentów. Także 90% respiratorów jest wolnych. Stopniowo szpitalom jednoimiennym przywracana będzie normalna funkcja, którą spełniały przed pandemią. Od 6 czerwca rząd planuje odmrożenie kin, teatrów, filharmonii, domów kultury czy cyrków. Władze tych instytucji same mogą zdecydować, czy chcą już teraz z tej możliwości skorzystać. Są warunki. Wypełniamy pojemność widowni do 50%. Do 50%, tak żeby jednak ten kontakt był rozluźniony, żeby zachować wymogi sanitarne oraz nosimy maseczki. Od 6 czerwca możliwe będą też większe zgromadzenia, do 150 osób na imprezach plenerowych, na przykład koncertach. Luzowanie obostrzeń nie oznacza, że epidemii już nie ma. Specjaliści oceniają, że problem pozostanie z nami na długo, dlatego tak ważne jest przestrzeganie higieny. Wirus potrafi przeżyć w środowisku. Nie wiemy, czy jest zakaźny, ale wiemy, że materiał genetyczny wirusa znajdowany jest nawet po kilku dniach na materii nieożywionej, a więc to pokazuje konieczność bardzo restrykcyjnych zasad przestrzegania higieny, dezynfekcji, sprzątania w miejscach, gdzie mogą pojawić się pacjenci. Zniesione zostały też limity wiernych w kościołach. Trzeba jednak pamiętać o noszeniu maseczek i bezpiecznym odstępie od drugiej osoby. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Mimo ostatnich opadów deszczu sytuacja na polach wciąż nie jest dobra. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w pierwszym raporcie wskazuje, że tak zwana susza hydrologiczna występuje na terenie całego kraju. A największe niedobory wody są w centralnej i zachodniej Polsce, również na Kujawach i Pomorzu. Apele o oszczędzanie wody wciąż są aktualne, a niektóre gminy wprowadzają zakazy podlewania trawników w wyznaczonych godzinach. Gmina Kowal, jedno z tych miejsc, w którym wprowadzono zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych i terenów zielonych. Nie można korzystać z gminnej sieci do końca sierpnia w godzinach od 7 rano do 23. Jakoś sobie radzimy. Podlewamy, tu mamy taki staw, zbiornik z wodą. Mamy też studnię głębinową, z której korzystamy. W ostatnim czasie w gminie wzrosło zużycie wody. By jej nie zabrakło w dzień rolnikom, na przykład na opryski, wójt wprowadził zakaz podlewania głównie trawników. W
ostatnim czasie wzrosła liczba osób, które przeprowadziły się z miasta i wykorzystują wodę do podlewania. Teraz mogą to robić nocą. Może niektórych przeraża, że jest takie zarządzenie wprowadzone, ale jeżeli sumiennie czytają i chcą pomóc innym mieszkańcom, bo gmina jest typowo rolnicza, to musimy również tym mieszkańcom naszym, którzy produkują żywność, pomagać. Nie ustają apele o oszczędzanie wody w całym kraju. Według raportu Instytutu Spuław od marca do 20 maja średnia wartość bilansu wodnego jest ujemna. Na mapie widać, że najtrudniejsza sytuacja występuje w zachodniej, środkowej i wschodniej części Polski. Również na Kujawach i Pomorzu, gdzie wyliczono, że braki oscylują w granicach około 130 mm wody. Zagrożenie suszą stwierdzono w uprawach ozimych, truskawkach, drzewach owocowych. Plony mogą być o 20% niższe. Susza jest większa, w ogóle mi się wydaje, jak w zeszłym roku będzie. No chyba, że jakieś deszcze jeszcze przyjdą i troszkę będzie. To, co popada, to liście wchłoną wszystko, a gdzie do korzenia, żeby dosiąkło. I rośliny w ogóle widać po roślinach, że są dużo słabsze, jak innych lat były. Rolnictwo uzależnione jest od pogody. W tej chwili wprowadzane są działania, które mają zatrzymywać wodę. Ciągle aktualny jest też program nawodnień w rolnictwie, do czego namawia ministerstwo. Retencje powinniśmy zaczynać od samych siebie i to nie tylko rolnicy. Oczywiście również ci, którzy mają swoje ogródki, powinni zastanowić się, wyposażyć. Są propozycje zbierania wody deszczowej. W tej chwili wskaźnik retencji w Polsce wynosi zaledwie kilka procent. Za parę lat ma wzrosnąć do kilkunastu, ale dużo wody musi upłynąć, żebyśmy osiągnęli średnią krajów śródziemnomorskich. Joanna Sikora, TVP 3 Bydgoszcz. Rozpoczął się kolejny etap prac na rozbudowywanej ulicy Kujawskiej w Bydgoszczy. W związku z tym wprowadzono zmiany. Od dziś kierowcy mogą poruszać się po nowych jezdniach. To jak jeździ się w okolicy Ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego, sprawdzała Monika Komisarek. Na przebudowywanej ulicy Kujawskiej dużo zmian. Dziś została oddana do użytku południowa jezdnia ulicy Solskiego, a także wschodnia jezdnia ulicy Kujawskiej i ulicy Bernardyńskiej. Ruch na tę jezdnię został przełożony dziś w nocy. To jednak nie koniec zmian, które czekają kierowców. Zamknięty został także dojazd do Placu Kościeleckich od strony Ronda Jagiellonów oraz dojazd do ulicy Sierocej od strony ulicy Kujawskiej. Zmiany odczują także pasażerowie komunikacji miejskiej. Zamknięcie Placu Kościeleckich spowodowało konieczność usytuowania nowych przystanków autobusowych. Takie powstały między innymi na Zbożowym Rynku. Pasażerowie jeżdżący autobusami powinni sprawdzić także rozkłady jazdy, które zostały skorygowane. Na całym przebudowywanym odcinku ulicy Kujawskiej realizowane są obecnie roboty ziemne, kanalizacyjne, energetyczne i brukarskie. Trwa układanie nawierzchni oraz montaż torowisk, słupów trakcyjnych i oświetleniowych. Kontynuowane są prace przy chodnikach i drogach rowerowych, a także w wykopie, którym docelowo będą jeździć tramwaje. Prace na całym odcinku zostały wykonane już w prawie 60%. Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt prac budowlanych to 168 milionów złotych. Zgodnie z umową rozbudowa ulicy Kujawskiej ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Bydgoszcz, Monika Komisarek. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Mały Franio czeka na pomoc. Szereg atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Trwa akcja pomocy dla małego Franka, który urodził się z wadą serca oraz niesprawną ręką. Zabieg serca udał się. Teraz chłopiec musi przejść operację ręki. Podjął się jej specjalista z zagranicy. Na zabieg potrzeba 600 tysięcy złotych. To mały wojownik. Franio nie ma jeszcze 2 lat, a już tak wiele przeszedł. Wada serca i lewej rączki od pierwszych dni jego życia zdefiniowały codzienność rodziny, walkę o jego zdrowie. Operacji rączki chcą podjąć się zagraniczni lekarze, ale na to potrzebne są pieniądze. W pomoc już włączyło się wiele osób. Między innymi Michał Daniecki, który wspiera chłopca biegając. Ogłosiłem, że jeżeli do konkretnego dnia uzbiera się na
skarbonce założonej na siepomaga.pl przeze mnie, jeżeli się uzbiera tam minimum 2000 zł, no to ja wtedy podejmę to wyzwanie. To nie jest też tak, że lekarze powiedzieli, że to będzie okej. Okay, że... To nie jedyna inicjatywa. Ciocia chłopca założyła specjalną grupę w internecie, gdzie licytować można różne przedmioty. Ubrania, zabawki, książki czy kwiaty do ogrodu. Dużo osób już pokazało nam, że jest z nami, nawet wpłacając po złotówce, po 5 zł, wystawiając cokolwiek mają na licytację, ale pokazali, że z nami są i zachęcam jeszcze więcej osób. Pomoc płynie także z zagranicy. Ja na licytację przeznaczyłem grafikę mojego autorstwa, co było niemałym zaskoczeniem. Pomoc dla Franka nie zna granic, bo obraz został wylicytowany przez panią mieszkającą w Niemczech. Czasu jest coraz mniej, a do zebrania pełnej kwoty brakuje ponad 200 tysięcy złotych. Jeśli są ludzie o dobrym serduszku, którzy i tak nas wspierają, jest bardzo dużo takich ludzi, to proszę, żeby nam pomogli uzbierać tą kwotę w tym czasie. Zbiórka dla Frania trwa do 15 czerwca. Święcenia kapłańskie w toruńskiej katedrze. Bądźcie cierpliwymi siewcami Bożej prawdy, powiedział do nowych duchownych biskup Wiesław Śmigiel. Nowych kapłanów zyska 8 parafii z diecezji. To ważna chwila nie tylko dla tych 8 mężczyzn, ich rodzin, przyjaciół, ale dla całej społeczności toruńskiej diecezji. Wierni całej diecezji dziękują dobremu Bogu za dar kapłaństwa i powołania i dziękują za konkretnych ludzi powołanych. Dzisiaj dziękujemy za nowych prezbiterów. Pochodzą z różnych parafii, są w różnym wieku. Połączyła ich chęć służby Kościołowi. W seminarium spędzili 6 lat. To było dobre 6 lat. To było zaskakujące 6 lat. To był dar dla mnie. Czuję się obdarowany. Czekam, co dalej. Tu jeszcze diakoni. W obrzędzie święceń kapłańskich po przedstawieniu kandydatów najpierw składają oni przysięgę czci i posłuszeństwa biskupowi. Przyrzekam. Niech dobry Bóg, który rozpoczął dobre dzieło, sam go dokończy. W trakcie litanii do wszystkich świętych leżą oni krzyżem w geście uniżenia i poddania woli Bożej. Najważniejszym momentem liturgii jest udzielenie sakramentu. Biskupi, a dalej wszyscy zebrani w świątyni kapłani nakładają dłonie na głowę diakona. To moment ciszy, skupienia, modlitwy. Bardzo wzruszające, ale z drugiej strony, że zadowolone jesteśmy, nie? Że tak poszło jak poszło po prostu. Poszedł swoją drogą tak jak chciał. Życzenia, podziękowania, dobre słowo. To dla wszystkich chwile pełne wzruszeń. Za swoje motto prymicyjne obrałem słowa z listu świętego Pawła do Galatów. Życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i swoje życie oddał za mnie. Ja oddałem dzisiaj swoje życie Jezusowi jako odpowiedź na to, że to On jako pierwszy swoje życie oddał za mnie. Zanim zostaną wikariuszami w swoich nowych parafiach, przed nimi jeszcze jeden niezwykle ważny moment – prymicja, czyli msza święta sprawowana przez nowo wyświęconego kapłana w parafii, z której pochodzi. Toruń, Aleksandra Ciekot. I kolejne informacje. 12-tonowa kładka połączyła brzegi kanału Górnonoteckiego. Montaż przęsła rozpoczął się wczoraj. Wykonawca musi jeszcze położyć pomost z desek. Budowa przeprawy to kolejny etap prac nad ścieżką pieszo-rowerową między Łochowem a Kruszynem Krajeńskim. 30-metrowa konstrukcja została przetransportowana na specjalnej platformie. Za pomocą dźwigu wykonawca przeniósł kładkę na wcześniej zbudowane przyczółki. Do kładki prowadzi kilkunastometrowy najazd. Dźwig trzeba było obciążyć aż na poziomie 60 ton. Cała operacja trwała praktycznie niespełna godzinę. Chyba więcej trwało dociążenie tutaj dźwigu niż samo nałożenie kładki. Zanim piesi i rowerzyści będą mogli korzystać z kładki, wykonawca inwestycji musi jeszcze położyć na przeprawie desek.
deski kompozytowe i dokończyć pracę przy najeździe do konstrukcji. Budowa kładki to kolejny etap prac przy budowie 6-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej Łochowo z Kruszynem Krajeńskim. Fragmentami trasy można się już poruszać. Nawierzchnia tej całej ścieżki będzie wykonana z bitumu, czyli idealna nie tylko dla rowerzystów, ale też idealna dla rolkarzy i na pewno już dzisiaj warto namówić wszystkich, którzy jeżdżą na rowerach, którzy jeżdżą na rolkach, żeby z tej ścieżki korzystali. Budowa 6-kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej kosztuje 8 milionów złotych. Blisko 6 milionów to pieniądze unijne. Inwestycja ma być gotowa we wrześniu. Teraz bliżej do Święta Najmłodszych. Z okazji Dnia Dziecka do zwiedzania historycznej osady zachęca Muzeum Archeologiczne w Biskupinie. Plenerowe wydarzenia zaplanowano także w Toruniu. Odwiedziny w tym miejscu to prawdziwa podróż w czasie. Tropem średniowiecznej kultury chętnie podążają całe rodziny. Tym bardziej, że na terenie słynnej osady atrakcji nie brakuje. Można w spokoju zobaczyć sobie i bez zbędnych tłumów nasze rekonstrukcje, więc rekonstrukcje tej najsłynniejszej biskupińskiej osady na Półwyspie Jeziora Biskupińskiego, oprócz tego osady neolitycznej oraz wioski wczesnośredniowiecznej, które są zbudowane na miejscu znalezienia tychże zabytków. Odgłosy przeszłości jeszcze przez dwa dni najmłodsi mogą się wsłuchać za symboliczną złotówkę. W programie wydarzeń z okazji Dnia Dziecka planowana jest także gra terenowa. Pierwsze plenerowe wydarzenia planowane są także przy toruńskich Jordankach. Specjalną niespodziankę dla najmłodszych widzów szykuje Teatr Baj Pomorski. Mamy szansę zagrać spektakl i zrobimy to. Zagramy Czerwonego Kapturka w reżyserii Andrzeja Zaborskiego. Czerwony Kapturek zna wszystkim baśnie braci Grimm. W naszym spektaklu zaprezentowano w sposób dość nietypowy, albowiem to sami bohaterowie tej baśni opowiadają sami o sobie. Nadal trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. W wydarzeniach uczestniczyć może jednorazowo 150 osób. Obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa maseczkami lub przyłbicami ochronnymi, a także konieczność dezynfekcji rąk przy wejściu na wydarzenie. Oprócz tego należy także zachować dwumetrowe odstępy. Z kolei bez wychodzenia z domu 7 czerwca odbędzie się impreza zatytułowana Bajkowa Bydgoszcz, na którą zaprasza Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Tak niewiele trzeba, by wywołać uśmiech na twarzy dziecka. Wiedzą o tym wolontariusze Fundacji Dr. Clown. Zakaz odwiedzin w szpitalach nie powstrzymuje ich przed spotkaniami z najmłodszymi pacjentami. Z okazji Dnia Dziecka w Bydgoszczy i w Toruniu zorganizowano dla nich specjalne przedstawienia. W drogę na spotkanie z małymi pacjentami do szpitala wejść nie mogą, ale to nie powstrzymuje wolontariuszy Fundacji Dr. Clown, by walczyć o każdy jeden uśmiech. No przecież śmiech to zdrowie, każdy to pani powie, no nie ma to tamto, nie oszukujmy się, my bawimy, my uczymy. Terapia śmiechem na odległość. Wolontariusze w wesołym korowodzie pojawili się z każdej strony szpitala, tak by przez okna zobaczyło ich jak najwięcej pacjentów. Wolontariusze do zabawy i tańca zapraszali nie tylko dzieci, ale i ich rodziców. Wiemy, że to jest bardzo potrzebne i ten uśmiech na pewno pomaga w leczeniu i w tym pobycie i tą szarą rzeczywistość zmienia. Odwiedziny są wstrzymane, dlatego wolontariusze przenieśli się nie tylko przed placówki medyczne, ale i do sieci. Z małymi pacjentami spotykają się w mediach społecznościowych. Od 1 czerwca fundacja uruchomi także telefoniczne rozmowy z doktorami klaunami. Uruchamiamy nasz śmiechofon, czyli nasze nowe urządzenie. Można przez stronę internetową zabukować sobie miejsce i spotkać się z klaunami. Klauny po prostu zadzwonią do dziecka, właśnie do takiego dziecka, które jest w szpitalu. Kolorowy, bajkowy korowód pojawił się również na ulicach Włocławka. Tuż przed Dniem Dziecka najmłodsi mieszkańcy mogli spotkać się ze swoimi ulubionymi bohaterami z bajek. Jest wesoło i śmiesznie. Włączyłam innych radnych, oprócz tego różne stowarzyszenia, bo tak naprawdę razem możemy wszystko. Wszystko z myślą o dzieciach. Katarzyna Ormanowska, TVP 3 Bydgoszcz. Czas na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Laskarze powrócą do gry. Polski Związek Hokeja na Trawie zdecydował, że przerwany sezon zostanie dokończony, choć w bardzo ograniczonym zakresie.
Runda wiosenna Superligi Mężczyzn została anulowana. Nie będzie spadków oraz awansów, ale zespoły z czołowych czterech miejsc zagrają na boisku o medale. Pomorzanin Toruń zmierzy się o złoto z Grunwaldem Poznań, a LKS Gąsawa o brąz z AZS-em AWF Poznań. Obie rywalizacje rozstrzygną się w jednym meczu. Spotkania rozegrane zostaną w stolicy Wielkopolski, bo to te drużyny były wyżej w tabeli po rundzie jesiennej. W dzisiejszym serwisie także m.in. tenis stołowy i pożegnanie drużyny Energa Manekin Toruń z halą przy ulicy Międzymurze, w której klub organizował treningi i rozgrywał mecze od ponad 70 lat. Coś się kończy, coś się zaczyna, ale teraz ma być lepiej i wygodniej. Szczegóły w sporcie o 21.45. A u nas teraz jeszcze kilka słów o pogodzie. Witam serdecznie. Majowa pogoda przeplata nam niczym kwiecień. Chwile słoneczne z chmurami. W najbliższych godzinach płynące dość wilgotne powietrze sprawi, że zaobserwujemy dość szybki wzrost zachmurzenia. Mogą też się pojawić opady deszczu, ale jednocześnie to powietrze jest dość ciepłe. Dlatego o poranku temperatura nie spadnie w regionie poniżej 10 lub 11 stopni. Również jutro na termometrach przyjemne wartości od 16 do 19 stopni. Oczywiście jutro wybierając się na spacer warto rozejrzeć się za symbolem, a właściwie zwiastunem wiosny, bo jutro obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Czy wybierając się na ten spacer warto zabrać ze sobą parasol i ewentualnie gdzie go zabrać? O tym oczywiście już za chwilę w szczegółowej prognozie pogody, na którą serdecznie zapraszam. Tłumy żegnały dzisiaj w hełmie Edmunda Semrała, jednego z ostatnich żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. Edmund Semrał brał udział w wyzwalaniu m.in. Holandii. Do końca życia był aktywny, często spotykał się z młodzieżą, kultywował pamięć o żołnierzach. Miał 94 lata. Ostatnia droga kapitana w rodzinnym hełmie. W krainie życia będę widział Boga. To jeden z tych żołnierzy, którzy walczyli o wolność z Niemcami. Po wojnie walczył też o pamięć dywizji pancernej Stanisława Maczka. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy wrócił do Polski, wraz z kilkoma kolegami cały czas dbał i pielęgnował historię o żołnierzach i o losach pierwszej dywizji, czekając na tak zwaną, określił to, odwilż historii. I na początku lat 90. wspólnie z grupą kolegów postanowił, aby te tradycje, ta pamięć o kolegach, o żołnierzach pierwszej dywizji nie poszła gdzieś w zakamarki historii, a żyła. Salwo! Pan! Przez lata jako naoczny świadek przedstawiał historię walk na Zachodzie. Brał udział w spotkaniach z młodzieżą. Jeździł do Bredy na uroczystości z udziałem kombatantów i władz. Na miejscowym cmentarzu na zawsze pozostali jego towarzysze broni. Dzięki poświęceniu polskich pancerniaków udało się ocalić miasto i jego mieszkańców. Wracaliśmy do Bredy na nocleg. I widzieliśmy biało-czerwone flagi w oknach, napisy „Dziękujemy wam Polacy”. Walka o Bredę, desant w Normandii, bitwa pod Falais to tylko niektóre z działań wojennych, w których brał czynny udział. To, o czym dzisiaj wszyscy musimy też pamiętać, to te słowa, iż Europa zawdzięcza swoją wolność polskim żołnierzom, polskim pancerniakom i nie może o tym nigdy zapomnieć. Tu w Holandii czuje się, że Europa o tym pamięta. Holendrzy są wdzięczni Polakom za wyzwolenie. Każdy polski żołnierz, który przyczynił się do uratowania miasta, otrzymał honorowe obywatelstwo Bredy. Do dzisiaj mieszkańcy Bredy otaczają Polaków wielkim szacunkiem. Jak jest apel poległych, wyczytują te nazwiska i potem to małe dziecko z małą wiązanką kwiatów biegnie do tego krzyża, gdzie jest wyryte to nazwisko i kładzie coś. Ile razy tam jestem, to miękko się robi. Kapitan Edmund Semrał zmarł 25 maja. Miał 94 lata. Teraz te wszystkie informacje. Kolejne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.